Pięknie słoneczko wyszło dzisiaj. Dzień dobry, witam i o zdrowie pytam. Chciałem przedstawić się może, albo nie ma sensu chyba. Nie mam pojęcia jak zacząć. Może zacznę tak. Chciałem... Kurwa! Słuchajcie, to się nie dzieje, to się nagrywa. Pokazać trochę naszej tutaj lokalnej społeczności Polaków, jak sobie radzą tutaj w Wielkiej Brytanii, szczególnie tutaj w Stoke-on-Trent, gdzie można powiedzieć trochę dziura. Kurwa, no nie mogę tak mówić. Ja muszę gdzieś iść cicho, wtedy się może jakoś otworzę. Troszkę cisza. Okolica może się uda teraz coś takiego bardziej z flow powiedzieć. W moim filmie dziś zaprezentować wam chłopaków z Food Dealers, którzy dosyć niedawno otworzyli swoją miejscówkę, gdzie robią bardzo dobre burgery, a jeszcze lepszą pizzę moim zdaniem. Dlaczego to nagrywam? Dlaczego to chcę pokazać i dlaczego taki sposób? Po pierwsze, są to moi znajomi i dlaczego nie? Po drugie, pomyślałem, że o wielu rzeczach dowiadujemy się, przypuśćmy, z opinii innych. Z opinii innych, z komentarzy, ze statusów, jakie są wrzucane, postów, przepraszam, na Facebooka, komentarzy, tak? Ale jeszcze nie, może inaczej, jeszcze nie było czegoś takiego, żeby ktoś komuś coś unaocznił, więc chciałbym, żeby to było w taki sposób, żebyście wy mogli zobaczyć, jak to wygląda tam, jak oni się starają, jak to robią. Cytując klasyka: kiedy pytają mnie, gdzie zjeść najlepszego hamburgera i pizzę, odpowiadam im krótko: Food Dealers. Zapraszam więc na krótki reportaż. O kurwa. Zapraszam więc na krótki reportaż z chłopakami z Food Dealers. Smacznego. Hola amigo! Siemanko. We'll be right back.
smakujemy pizzy. Kukurydza, pomidorki, pieczarki, szyneczka, cebulka i baza pomidorowa. To co prawda? Nie. Pyszne. Tak to wygląda. O Jezu. Został jeden kawałeczek. Mają czas, żeby odejść. Jak macie z otwarciem? Kiedy jesteście otwarci, kiedy zamknięci? Jesteśmy otwarci poniedziałki, środy, czwartki, piątki, sobota, niedziela. Czyli wolne tylko we... Weekend mamy we wtorek. Tylko macie we wtorek wolne, tak? I co macie w menu? Macie menu co? Mamy pizzę, burgery, sałatki, kebaby. Arturu, powiedz nam teraz tylko, jaka według ciebie jest pizza najlepsza w waszym wykonaniu? Wszystkie. Wszystkie? Osobiście lubiłem pizzę ostrą. Ostra, czyli jak się nazywa? To mafia. Salami, jalapeno, papryczki. No i przekażcie nam wasz przepis na ciasto do pizzy. Czy możesz ci powiedzieć? Nie, nie możesz, nie możesz wejść. Jakbym powiedział, to bym musiał przestawić. A więc... Zapraszam was serdecznie, moi kochani, do Food Dealersów. Najlepsze jedzenie. Dobre, dobre. Już, już!